Państwu. Ja nazywam się Michał Syska. W imieniu Ośrodka Myśli Skojarzenia Ferdynanda Lassalle oraz Fundacji imienia Friedricha Eberta witam Państwa na spotkaniu dyskusyjnym o neoliberalizmie. Bardzo się cieszę, że te spotkania odbywamy w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Chciałem oddać głos panu Robertowi Leśnickiemu, gospodarzowi tego miejsca, aby nas przywitał. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w szacownych murach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Miała uczestniczyć w dyskusji również pani profesor Mączyńska, szefowa towarzystwa, ale niestety obowiązki wcześniejsze nie pozwoliły jej na to. Witam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie, krzewicieli myśli Friedricha Eberta i Fryderyka Lassalle'a i miłośników tej myśli, postaci bardzo istotnych dla myśli społecznej i ekonomicznej Europy. Myślę, że dyskusja, którą pan Michał będzie prowadził, będzie interesująca i inspirująca dla Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że możemy to spotkanie odbywać właśnie na siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Chciałem też oddać głos Krzysztofowi Lebranowi, dyrektorowi Fundacji Friedricha Eberta w Polsce. Bardzo proszę. Ja, jetzt müssen Sie Ihre Kopfhörer aufsetzen. Diskussion auch bei Andreas Hünner. Ich mache sozusagen den Warm-up für Andreas Nöke, damit Sie schon mal den Kopfhörer haben und dann die Übersetzung hören. Also ich freue mich, dass wir hier sind. Ich bedanke mich bei den Partnern, beim Lassalle-Institut und bei der Polnischen Ökonomischen Gesellschaft, dass wir hier diese Veranstaltung ausrichten können. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich freue mich auf die Debatte. Ich glaube, dass es ein extrem spannendes Thema ist, denn ich habe persönlich doch das Gefühl, dass wir immer noch in einer Zeit klarer Hegemonie neoliberalen Denkens leben. Ist es vielleicht nicht mehr diese dominierende kulturelle Hegemonie der 90er und 0er Jahre? Das ist durch die Finanzkrise sicherlich ein Stück weit gebrochen worden. Aber im wissenschaftlichen Bereich ist es in vielen Ländern immer noch so, dass die Wirtschaftswissenschaften sehr stark von neoliberaler Ideologie geprägt sind. Aber das größte Problem haben wir möglicherweise im politischen Bereich, dass ich kaum Kräfte erkennen kann, die wirklich die neoliberalen Grundannahmen der Politik der letzten 40 Jahre in Frage stellen. Und vor allen Dingen leben wir auch in Institutionen, die tief neoliberal geprägt worden sind. Das gilt nicht zuletzt für die Institutionen der Europäischen Union, die im Wesentlichen in ihrer heutigen Form in den 90er Jahren geformt worden sind und in denen natürlich der Zeitgeist dieser Jahre atmet. Und das war im Grunde genommen die Zeitgeist. Ich finde auch interessant, dass wir, glaube ich, als Linke damit mehr Probleme haben als möglicherweise die Rechte. Bisher bewegt sich zumindest die westeuropäische Linke meiner Meinung nach immer in den Fahrwassern rein neoliberalen Denkens. Nicht rein, aber wesentlich neoliberalen Denkens. Die einzige Antwort, die sie auf die Krise des Neoliberalismus gefunden hat, war das, was Nancy Fraser Progressive Neoliberalism nennt. Also progressiven Neoliberalismus, was im Kern ja nur die Ergänzung einer im Grunde immer noch neoliberalen wirtschaftspolitischen Welt für progressive Identitätspolitik ist. Aber eine wirkliche axiomatische Fragestellung des Neoliberalismus findet auf der Linken in Westeuropa und in den USA zumindest kaum statt. Insofern ist es ein Thema von großer Aktualität, denn der Neoliberalismus wird ja gleichzeitig paradoxerweise in Teilen von der Rechten in Frage gestellt, zumindest mit diesem Rechtspopulismus, auf den auch die Einladung hier zuzunehmen. Sie wird auch in der Praxis ein Stück weit stärker von dem Rechtspopulismus in Frage gestellt als von aktuellen linken oder linksliberalen Regierungen. Also insofern, ich glaube, es ist ein wirklich wichtiges Thema. Wir stehen da vermutlich auch leider am Anfang einer notwendigen Debatte. Aber Andreas Nöke ist in den deutschen Kontexten mit Sicherheit einer derjenigen, die an dieser Debatte mit am intensivsten und klügsten beteiligt sind. Und deswegen freue ich mich, dass Andreas einmal mehr unsere Einladung hier nach Warschau angenommen hat. Und ich freue mich auf die Debatte. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo,
Państwu chciałem przedstawić nasz skład prelegentów. Chciałem bardzo serdecznie przywitać profesora Andreasa Delkę, profesora ekonomii politycznej Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, pani dr Janina Peterczyk z Katedry Bezpieczeństwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, współpracowniczka Fundacji Teraz w Brazylii oraz Ośrodka im. Lasala oraz pan dr Jakub Sabulski, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, autor głośnej książki Pokolenie 89. I bardzo się cieszę, że Państwo przyjęliście zaproszenie na nasze spotkanie. Jeszcze tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że to spotkanie jest częścią pewnego cyklu. Cyklu, który rozpoczęliśmy na początku tego roku. I w marcu dyskutowaliśmy o bilansie kryzysu, globalnego kryzysu finansowego. Był także pan Andreas Nelke, była pani profesor Mączyńska, był także redaktor Rafał Woś. A o kolejnym spotkaniu, bo jeszcze w tym roku kolejne spotkanie z tego cyklu się odbędzie, powiem na samym końcu, a teraz Państwo pozwolą, że ja usiądę i zadam pierwsze pytania naszym panelistom. Jednocześnie zaznaczałem, że nasze spotkanie będzie miało oczywiście charakter rozmowy nas wszystkich. Znaczy najpierw poproszę o kilka słów prowadzenia naszych gości, a potem oczywiście liczę także na Państwa polemiki bądź pytania. Chciałem rozpocząć od profesora Andreasa Nelke, ale jeszcze nie odnosząc się do istoty naszej dyskusji, ale do pewnej być może dla Państwa ciekawostki. Otóż profesor Andreas Nelke jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców przez premiera Polski, pana Mateusza Morawieckiego. I Mateusz Morawiecki często powołuje się na prace naukowe profesora Nelke, więc chciałem Cię na początku, Andreasie, poprosić o to, żebyś powiedział, co takiego Mateusz Morawiecki cytuje z Twoich prac i co wydało mu się tak inspirujące, że bardzo często wymienia Twoje nazwisko. Also er zitiert nur einen einzigen Aufsatz, den ich. Entschuldigung. Er zitiert nur einen einzigen Aufsatz, den ich vor 10 Jahren mit einem Doktoranden, Ayan Flichtat, jetzt besser? Ja? Ja, ja, Entschuldigung. Also, Entschuldigung, ich wiederhole es nochmal. Also er zitiert nur einen einzigen Aufsatz, den ich vor 10 Jahren mit einem Doktoranden publiziert habe, einem Flichtat, in der Zeitschrift World Politics, wo wir uns Gedanken gemacht haben über den Typ des Kapitalismus in Mittelosteuropa, also in den 4 Visegrad-Staaten, und wir haben den Kapitalismus als Dependent Market Economy bezeichnet. Der Hintergrund ist die Diskussion über die sogenannten Varieties of Capitalism, in der es zuvor nur darum ging, zwischen dem liberalen Kapitalismus der USA und Großbritanniens auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem koordinierten Kapitalismus in Deutschland und Japan zu unterscheiden. Und wir haben gesagt, da gibt es mindestens noch einen dritten Typ des Kapitalismus, das sind diese abhängigen Ökonomien in Osteuropa, die sehr stark geprägt sind durch Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen. Und das ist eben dieser Begriff der Abhängigkeit. Das ist durchaus eine kohärente Form des Kapitalismus, die gut funktionieren kann, die hohe Wachstumsraten bringen kann, aber die auch größere Risiken hat. Einerseits die Ungleichheit zwischen denen, die von den ausländischen Direktinvestitionen profitieren und denen nicht, aber auch Probleme, dass langfristig damit zu rechnen ist, dass die ausländischen Direktinvestitionen weiter wandern in Länder, die noch niedrigere Löhne haben und dass diese Länder, wenn sie nicht schaffen, sehr stark zu investieren in ihre Bildungs- und Ausbildungssysteme, dann möglicherweise weniger attraktiv sind und natürlich langfristig es wichtiger ist, natürlich die Zentren von multinationalen Unternehmen zu beherbergen und nicht nur die die Fabriken, wo ihre Produkte zusammengesetzt werden. Und das scheint der polnische Premierminister zu nutzen, um seine Wirtschaftspolitik zu legitimieren, indem er sagt, wir müssen schauen, dass ein Land wie Polen
wegkommt von diesem abhängigen Status seiner eigenen Unternehmen, hochzieht, massiv investiert in öffentliche Investitionen. Ob er das dann wirklich macht, das kann ich nicht beurteilen, das wissen Sie sicherlich besser. Aber das ist der Kontext, in dem ich zitiert werde. To teraz chciałem przejść do tego, do kluczowych pytań na naszej dyskusji, a mianowicie o to, czy według Ciebie pojawiły się, jeśli chodzi o te modele kapitalizmu, próby wyjścia poza ten paradygmat neoliberalny. W swoich artykułach wskazujesz m.in. na państwa nazywane tak skrótowo BRICS, tak? Jako te państwa, które próbują tworzyć inny model kapitalizmu, niejako w kontrze do tego modelu, globalnego modelu neoliberalnego. Więc jak byś mógł scharakteryzować te próby podejmowane przez różne gospodarki wychodzenia poza ten paradygmat neoliberalny? Czy są próby udane, czy i także chciałem zapytać też o pewien kontekst polityczny, bo coraz częściej pojawia się w debacie takiej politycznej teza, że te wszystkie próby wychodzenia poza paradygmat neoliberalny, one wiążą się z tendencjami autorytarnymi bądź nacjonalistycznymi, jeśli idzie o kwestie polityczne. Ja, ich denke, man muss zwei Dinge aus meiner Perspektive auseinanderhalten. Das eine ist der Vergleich zwischen nationalen Systemen des Kapitalismus, die sozusagen als relativ feste und für mehrere Jahrzehnte relativ festgefügte Systeme existieren, und dann die Entwicklung des gesamten Kapitalismus über Zeit. In beiden Perspektiven kann ich eine Antwort auf deine Frage geben. In Bezug auf die verschiedenen Systeme des Kapitalismus gibt es in der Tat inzwischen Ökonomien, die sich relativ stark aus meiner Sicht abgewendet haben von einem sehr liberalen Kapitalismus. Und das sind die großen, wir nennen die staatlich durchdrungenen Ökonomien in China, in Indien und zeitweise auch in Brasilien. Das sind ökonomische Systeme, wo der Staat eine sehr starke Rolle spielt. Der Staat organisiert mit starken öffentlichen Investitionen, mit einer sehr gezielten Außenwirtschaftspolitik einen wirtschaftlichen Aufholprozess, der sehr anders aussieht als in liberalen Ökonomien. Da werden also nationale Unternehmen werden teilweise geschützt, Märkte werden teilweise abgeschottet, es wird gezielt ein Reverse Engineering, also ein Nachbauen von Innovationen betrieben, wobei intellektuelle Eigentumsrechte nicht so einen hohen Schutz haben. Also da steht eine Strategie, eine nicht-liberale Strategie der neuronalen Entwicklung, die in China, Indien und zeitweise auch in Brasilien auch ganz gut funktioniert. Das wäre die eine Antwort. Die andere Antwort bezieht eher die globale Entwicklung des Kapitalismus historisch ein. Und aus dieser Perspektive habe ich den Eindruck, dass wir, wenn wir so 100 Jahre zurückgehen, eine Abwechslung von Phasen des Kapitalismus sehen, die eher liberal waren und eher, ich nenne das, organisiert. Wir hatten beispielsweise eine sehr liberale Phase des Kapitalismus in den 1920er Jahren, die dann untergegangen ist in der großen Depression. Und danach hatten wir eine Phase des Kapitalismus, die stärker als organisiert betrachte, die zum Beispiel die Form des Faschismus angenommen hat in Deutschland, in Italien, in Japan, die aber auch produktiver war, beispielsweise in Form des New Deals in den USA. Diese Form des Kapitalismus wurde dann spätestens in den 80er Jahren wieder durch einen liberalen Kapitalismus abgelöst, den wir als Neoliberalismus bezeichnen. Ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich in einer Phase der Krise des Neoliberalismus, und ich denke, dass eine neue Phase des organisierten Kapitalismus schon wieder begonnen hat. Und ich würde als Indikatoren dafür so etwas benennen, wie zum Beispiel die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump, die mit den normalen Institutionen des globalen liberalen Kapitalismus, des Freihandels, der Liberalisierung vergleichsweise wenig zu tun hat. Aber auch die Brexit-Entscheidung in Großbritannien,
der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien, sehr stark nationalistischer Parteien in vielen Ländern, die Schwäche der liberalen Institutionen in der Weltwirtschaft, wenn wir uns die Handelsinstitutionen anschauen, oder auch die Abwendung der Weltbank und des IWF, zum Beispiel von einer sehr liberalen Wirtschaftspolitik, Kapitalverkehrskontrolle. Ich denke, wir sind schon da, wir sind gerade mitten in der Gegenbewegung zum Neoliberalismus. Es ist noch nicht ganz klar, welche Form die Alternative zum Neoliberalismus einnimmt. Im Augenblick sieht es danach aus, als ob die Alternative zum Neoliberalismus noch viel schlimmer ist als der Neoliberalismus, nämlich ein autoritärer, sehr stark nationalistischer Form des Wirtschaftens. Es kann aber auch sein, dass wir, wenn ich die Hoffnung nicht aufgeben, wie in den 30er, 40er Jahren so etwas bekommen wie einen New Deal, also eine eher progressive Alternative zum Liberalismus. Und das, glaube ich, ist für so eine Aufgabe, mit denen wir uns beschäftigen. To jeszcze chciałbym dopytać Andreas Amelkę o tą kwestię, którą poruszył dyrektor S. Hillebrand, mianowicie Unię Europejską, bo spotkaliśmy się w marcu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, teraz spotykamy się po wyborach do Parlamentu Europejskiego. I w tej kampanii tegorocznej, ale także na przestrzeni ostatnich lat, środowiska socjaldemokratyczne czy progresywne wprowadzały do debaty publicznej taką narrację, że to Unia Europejska może być takim narzędziem koordynacji kapitalizmu. Znaczy, że Unia Europejska może być taką przestrzenią, gdzie można narzucić demokratyczną kontrolę neoliberalnej gospodarce, czy też wyjść z tego paradygmatu neoliberalnego. Często za tym szła także argumentacja, że państwa narodowe nie są w stanie kapitalizm koordynować. Moje pytanie do Ciebie, czy ty podzielasz tę opinię? Czy Unia Europejska może być takim narzędziem koordynacji kapitalizmu i wyjścia poza neoliberalny paradygmat? Czy też filozofia, na której ona została oparta, nie pozwala na tego typu transformację? Also rein theoretisch könnte das die Europäische Union, praktisch tut sie es bis jetzt ganz bestimmt nicht. Also wenn wir uns anschauen, wie der Neoliberalismus in den Ökonomien der Europäischen Union vertieft wurde, dann war es sehr häufig genau die Europäische Union, die dazu beigetragen hat, dass der Neoliberalismus noch gestärkt wurde. Ein Beispiel ist die Liberalisierung der Finanzmärkte, wo ja eigentlich die Europäische Union sozusagen ein Bollwerk hätte darstellen können gegenüber der Volatilität der Finanzmärkte. Aber was hat die Europäische Union gemacht? Sie hat eigentlich die Liberalisierung der Finanzmärkte betrieben. Etwas anderes ist auch die natürlich so etwas wie zum Beispiel die Ausbildung des Wirtschaftssystems in Mittelosteuropa. Da hat die Europäische Union natürlich diese Tendenz zur Durchdringung durch ausländische Direktinvestitionen sehr stark unterstützt. Insofern würde ich sie da auch nicht als Bollwerk gegen den Liberalismus ansehen. Und ein weiteres Beispiel ist die Politik innerhalb der Eurozone nach der Eurokrise. Da hat ja jetzt gerade die Europäische Union sehr stark Druck ausgeübt auf die südeuropäischen Ökonomien, ihre Ökonomien weiter zu liberalisieren, also Arbeitnehmerrechte abzubauen, zu privatisieren, den Staat zurückzuschneiden. Ich nehme die Europäische Union bisher eher als die Speerspitze des Neoliberalismus war, was allerdings auch sehr stark daran liegt, dass das in die Grundnormen der Europäischen Union von Anfang an reingeschrieben wird. Wenn man sich die römischen Verträge anschaut, dann sieht man, dass die absolute Verfassung der Europäischen Union mit den vier wirtschaftlichen Freiheiten sehr stark liberal ausgerichtet ist. Und insbesondere die Europäische Kommission, der Europäische Gerichtshof, haben dafür gesorgt, dass diese Liberalisierung weiter fortgeschrieben wird. Theoretisch wäre die Europäische Union sicherlich eine wichtige Institution, um den Neoliberalismus sozusagen als Bewegung zu setzen. Aber bisher, in den letzten Jahrzehnten, hat sie das nicht getan. Und es wird auch schwer sein, das zu organisieren, weil man doch in vielen Bereichen beispielsweise eine Einstimmigkeit im Rat haben müsste, um die europäischen Verträge zu ändern in eine weniger liberale Richtung.
Und ich kann mir das in absehbarer Zeit eigentlich kaum vorstellen. Also die Idee ist toll, aber die Praxis ist leider nicht so. Dziękuję. Teraz chciałem poprosić panią dr Janinę Petelczyk o odniesienie się, właściwie zwiążenie się z tym samym pytaniem, ale w kontekście doświadczeń, które masz. Po pierwsze, jako współautorka książki, która była poświęcona skutkom kryzysu i przede wszystkim obywatelskiej percepcji kryzysu, i także jako specjalistki od ubezpieczeń społecznych, bo neoliberalizm to także prywatyzacja emerytur, czy przynajmniej tak kojarzymy ten nurt ekonomiczny z prywatyzacją także zabezpieczenia społecznego, więc w tym kontekście chciałem to pytanie, które wcześniej skierowałem do Rosjanów, skierować teraz do Ciebie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy tłumaczy mnie słyszą. Bardzo dziękuję także za zaproszenie i cieszę się, że mogę się tutaj wypowiedzieć z takiej perspektywy bardziej polityki publicznej niż samej ekonomii, a myślę, że to jest dosyć istotne. Na samym początku jednak jeszcze powiem jedno słowo o Brazylii, jeśli mogę, bo wydaje mi się, że ten kraj z grupy BRICS był jednym, który właśnie spróbował zmierzyć się z neoliberalizmem i wprowadzić trochę bardziej rozwiązania, które my rozumiemy jako socjaldemokratyczne, w taki właśnie demokratyczny sposób. I to były to lata rządów Ignacio Lula da Silva od 2003 i później jego następczyni, Dilma Rousseff, i oni rządzili Brazylią w sposób, którego właśnie moim zdaniem częściowo możemy nazwać neoliberalizmem, bo Brazylia jest krajem globalnego południa powiązanych z wieloma instytucjami i nawet prezydent Lula da Silva nie był w stanie zwalczyć pewnych neoliberalnych rozwiązań i nawet nie próbował, powiedział od początku, że oczywiście system ekonomiczny pozostanie takim, jakim jest. Natomiast tak naprawdę teraz Brazylia bardzo wraca do neoliberalnych rozwiązań i do takiego całkowitego wycofywania się państwa z bardzo wielu dziedzin. Pewnie najbardziej znanym przypadkiem jest to, że prezydent Bolsonaro powiedział, że nie będzie już finansował nauki socjologii i kulturoznawstwa, chyba nie pamiętam drugiego, filozofii, przepraszam, ponieważ to się nie opłaca państwu i widać to podejście, też ogromna rola właścicieli ziemskich, te okropne, straszliwe pożary, które z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze 2 miesiące temu. To też jest efekt tego, że dochodzi do pewnego rodzaju deregulacji, już nie pilnuje się pewnych aspektów, które jednak poprzednie rządy próbowały nad nimi chociaż zapanować. Także tutaj bym chciała pokazać, że w Brazylii neoliberalizm wygrał przez to, że Brazylia jest powiązana w tych różnych instytucjach i też dlatego, że jest jednym z najbardziej nierównych państw na świecie od dziesięcioleci, jeśli nie od stuleci, co nie pomaga, że obywatelom walczyć o swoje prawa. Ale wracając już do Twojego pytania, Michale. Rzeczywiście jest tak, że jeszcze do niedawna pracowałam na Uniwersytecie Warszawskim i miałam zaszczyt współpracować w projekcie badawczym finansowanym z Unii Europejskiej, w którym to projekcie, on nazywał się LiveMode i to był akronim, kiedy się go rozwijało, brzmiało to Living with Hard Times, czyli już możemy się domyślić, żyć w trudnych czasach, jak obywatele i obywatelki reagują na kryzys ekonomiczny, jak on przebiegał w tych poszczególnych 9 krajach. Myśmy byli jedynym państwem regionu, Polska, ale były tam też państwa takie jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, ale i Grecja, i Hiszpania, więc myślę, że to są ciekawe dane. No i to, co nam wyszło, robiliśmy bardzo różne badania, stosując bardzo zróżnicowaną metodologię. Powiem o 3 dziedzinach, bardzo krótko. Rynek pracy. Tutaj ta Polska Zielona Wyspa, o czym zresztą Jakub Sawłowski też trochę pisze w swojej książce, wyglądała tak ładnie, kiedy patrzyliśmy na PKB, a kiedy zbadaliśmy, jak wygląda rynek pracy, no to wyszło to, co właściwie już dzisiaj wszyscy wiemy, że polscy pracownicy w porównaniu z tymi innymi pracownikami, czasami także nawet z Grecji i Hiszpanii, co nas zdziwiło, czują się coraz bardziej niepewni na tym rynku pracy, mają znacznie bardziej elastyczny czas pracy, ale w niekorzystnym sensie dla pracowników i te wszystkie kwestie związane z rynkiem pracy bardzo wyraźnie tam wybrzmiały w tych badaniach. Badaliśmy też debatę publiczną, czyli właściwie jakie postulaty kryzysowe pojawiały się w mediach i tutaj także zbadaliśmy wszelkie tytuły prasowe w tych 9 państwach i Polska wyróżniała się ponownie na tym tle.
ponieważ u nas właściwie dwa ciekawe wnioski. Najczęściej wypowiadają się o ekonomii przedsiębiorcy albo ekonomiści bardziej liberalni i reprezentanci rządu, to znaczy ten głos związków zawodowych, pracowników, organizacji pozarządowych był znacznie słabszy w czasie kryzysu i przez to ten dyskurs w Polsce brzmiał tak, że no, z jednej strony to nie mamy tego kryzysu, ale tak naprawdę to wy pracownicy musicie być elastyczni, musicie się dostosowywać i ci polscy pracownicy rzeczywiście do tego w taki sposób podeszli, co widać także w sondażu, który zrobiliśmy na reprezentatywnej próbie i w Polsce, i w pozostałych państwach. I z tych sondaży wyszło nam ponownie ta ogromna niepewność Polaków dotycząca rynku pracy. Polacy byli tymi, którzy najczęściej rezygnowali z wydatków, takich jak wydatki na przykład na wakacje, ale także na przykład na usługi medyczne, co już jest naprawdę ogromnym problemem. Zaskoczyło nas też to, że pytani o to, czy czujemy się, że nasza sytuacja jest lepsza czy gorsza niż naszych rodziców, kiedy oni byli w naszym wieku, ponownie Polacy powiedzieli, że nam się wydaje, że nasza sytuacja jest gorsza niż nasi rodzice w naszym wieku. I ten odsetek był wyższy także niż w Grecji i w Hiszpanii. Polacy też znacznie częściej korzystali z pomocy osób trzecich i znacznie rzadziej z pomocy państwa. To są badania, które robiliśmy w latach 2008-2015, co jest dosyć istotne. Tam pytaliśmy też o preferencje polityczne i myślę, że te kwestie ekonomiczne znacznie się na to przełożyły. Mówię o tym dlatego, że kiedy zastanawiamy się nad tą alternatywą, nad tym, co możemy zrobić, to myślę, że największym problemem związanym z kryzysem ekonomicznym także w Polsce było to, że mówiliśmy wiecznie o Zielonej Wyspie i mówiliśmy wyłącznie o PKB. I że tak naprawdę mamy ogromny zasób wskaźników i danych dotyczących życia społeczno-ekonomicznego, z których w ogóle nie korzystamy. Są od wielu lat prowadzone badania, są dostępne szeroko dane, oczywiście wskaźniki takie jak Human Development Index, który no niektórzy stosują, gdzie już nie tylko odnosimy się do PKB, ale badamy też ile lat kto spędza w szkole, tutaj kwestie badania edukacji to jest odrębna kwestia jej jakości i jak będzie wyglądać nasze dalsze trwanie życia. Bardzo ważne są wskaźniki typu współczynnik Giniego, który mówi nam o nierównościach, które można stosować w bardzo wielu kontekstach. Są też ciekawe doświadczenia, no nie wiem, chociażby z Stanów Zjednoczonych znane wskaźniki Calvert Henderson, którzy stwierdzili, że rzeczywiście w 2000 roku to zrobili. Nie wystarczy nam, żeby powiedzieć coś o rozwoju państwa, suma produktu pieniężnego, ale musimy zobaczyć, czy rozwijamy się w zakresie, oni wybrali 12 takich obszarów, prawa człowieka, środowisko, warunki ekonomiczne, edukacja, infrastruktura i tak dalej, nie będę tego rozwijać. I to jest o tyle ważne, że te dane wszystkie istnieją i do tych wskaźników możemy sięgać. A jak pokazały nasze badania, i rząd mówił wyłącznie w Polsce o PKB i te medialne doniesienia też tego dotyczyły. Także myślę, że trzeba by się to... Naszą rolą jest pokazywanie tego bardziej ogólnego, szerszego aspektu w tym zakresie. No i jeszcze kończąc ten wątek wskaźników, mamy też do czynienia z... w kontekście PKB z pewnym, może niezrozumieniem do końca, na ile my się rzeczywiście wzbogacamy, a na ile tracimy. I jeśli sięgniemy znowu po istniejące wskaźniki World Development Indicators, wskaźniki Banku Światowego, to zobaczymy, że tam na przykład produkcja drewna, to już nie jest to, że nasze państwo wzrasta nam PKB, bo produkujemy drewno, tylko to jest dekapitalizacja, ponieważ tracimy zasoby. I myślę, że w ten sposób powinniśmy patrzeć na te kwestie związane z bardziej społecznym aspektem rozwoju, a także środowiskowym, co jest ostatnio często poruszane. Więc myślę, że z tych moich badań to pewnie podobnie to. Nie wiem, czy o prywatyzacji emerytur od razu? To rzeczywiście ja się tutaj zgodzę i to też jest dziedzina, którą się może zajmuję badawczo. Kwestia prywatyzacji emerytur jest takie chyba w ogóle prywatyzacji różnych usług publicznych, ale kwestia prywatyzacji emerytur z całą pewnością jest jednym z takich najsztandarowych, można powiedzieć, rozwiązań neoliberalizmu i to się toczy już od lat 80. Już to profesor Gierke także tymi kwestiami się zajmował. I mówimy tu, że z jednej strony mieliśmy do czynienia z tym tak zwanym welfare state retrenchment, czyli wycofywaniem się państwa dobrobytu. Ogromna była rola przy tym organizacji w rodzaju właśnie Banku Światowego i jego słynnego raportu Averting the Old Age Crisis w 1994 roku, wydanego w
który wskazywał na tą trójfilarowość, przy czym jeden z filarów powinien być prywatnym filarem ubezpieczenia społecznego, albo nawet dwa, jeden obowiązkowy, drugi nieobowiązkowy. I też jest wielu badaczy, którzy wskazują na taką aktywną rolę lobbingu instytucji finansowych przy tym aspekcie prywatyzacji, szczególnie w państwach Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie pokazywano, że tak naprawdę jeśli stworzymy ten prywatny system emerytalny, to nie tylko chodzi, może nawet to była kwestia drugoplanowa, o to, jakie będzie nasze zabezpieczenie na starość, ale przede wszystkim, że pokazywali, że tworząc duże i stale rosnące zasoby kapitału finansowego, że tworzymy te stale rosnące zasoby kapitału finansowego dzięki temu, że tworzymy prywatne fundusze emerytalne, co ma wzmocnić konkurencyjność naszych państw, że będziemy mieli większe możliwości inwestycyjne, co bardzo przekonywało wielu polityków także. No i tworzenie systemów prywatnych to jest tak naprawdę stymulowanie popytu i właściwie podaży także długoterminowych instrumentów finansowych, które traktowane były przez tych polityków jako takie dobrodziejstwa rozwoju w tych regionach, które rozwijały się wcześniej trochę inaczej. I rzeczywiście od lat 80. to było widoczne, w latach 90. działo się w naszym regionie, właściwie większość państw już przeszła ku systemu zdefiniowanej składki, także w tym systemie publicznym, więc tu nie mamy do czynienia z prywatyzacją, ale znowu ograniczaniem naszych przyszłych emerytur. A emerytury prywatne były bardzo hojnie dotowane przede wszystkim przez ulgi podatkowe, o których dosyć rzadko mówimy, a które są niezwykle kosztowne dla budżetu. No i w 2018 roku, zresztą wielu badaczy to wskazywało, ja się odniosę do raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy, ILO, wyszedł raport o nazwie Revising Pension Privatization, gdzie między innymi nasi badacze Krzysztof Hegemeyer i Michał Polakowski także wskazywali na Polskę, ale dotyczył ten raport krajów regionu i krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie wskazano, że po pierwsze 60% państw, które sprywatyzowały emeryturę, zaczyna się wycofywać z tego, co jest po pierwsze efektem tego, że no, neoliberalizm moim zdaniem trochę już się no, nie zawsze okazał skuteczny, ale także dlatego, że dane bardzo wyraźnie pokazują, że prywatyzacja emerytur to było zmniejszenie świadczeń i zwiększenie nierówności także pomiędzy poszczególnymi ubezpieczonymi przyszłymi świadczeniobiorcami, szczególnie te nierówności między kobietami a mężczyznami, i zawsze pokazuje, bo bardzo ten nowy system to zwiększył. Są też tacy naukowcy jak Nicolas Barth, który wskazuje, że prywatyzacja emerytur wbrew temu, co nam mówiono, nie jest wcale odpowiedzią na demograficzne wyzwania, bo kiedy liczne bardzo pokolenie emerytów próbuje spieniężyć swoje aktywa, to jeśli ma je w formie akcji, wówczas tych osób, które kupią te akcje, znacznie mniej, więc te akcje, ceny ich spadną. Jeśli to są rachunki bankowe, to mamy do czynienia z presją inflacyjną. Także tutaj zwraca się uwagę na to, żeby w tym raporcie, i myślę, że to jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście ta świadomość dotycząca prywatyzacji emerytur i organizacji, przede wszystkim związków zawodowych, żeby te były intensywne i zaangażowane w tę debatę, chociaż też wiemy dobrze, że nie zawsze wola związków zawodowych do bycia zaangażowanymi w debatę emerytalną, najlepszy przykład podwyższania wieku emerytalnego jeszcze kilka lat temu, jest respektowany. Z całą pewnością też podkreśla się to, że musimy dążyć do zwiększenia roli dialogu społecznego i to wychodzi w bardzo wielu badaniach, że nawet jeśli już mamy do czynienia z tym prywatnym systemem, a nie możemy nieustająco zmieniać naszego systemu emerytalnego, chociaż to się cały czas dzieje, bo zaufanie także do niego spada, to niezwykle ważna jest rola pracowników w takim współdecydowaniu o tym, jak ten system już jest stworzony, kiedy jest stworzony, jak będzie dokładnie skonstruowany, ale także jak będziemy inwestować te pieniądze i jak będziemy chcieli, żeby w przyszłości wyglądały nasze świadczenia, bo to jest ogromny problem. Nie tylko doszło do tej liberalizacji, ale także przy prywatyzacji, ale także no, wycofania się właściwie większości społeczeństwa zdecydowania o tym, jaki ten system mamy, przez co to zaufanie do niego jest znacznie niższe, a badania pokazują, jeszcze na koniec powiem, że gdybyśmy nie inwestowali w obniżki podatków czy ulgi podatkowe w zakresie dodatkowego systemu emerytalnego prywatnego, tylko zwiększyli na przykład nasze składki na ZUS, co jest oczywiście absolutnie politycznie niepoprawne i nie, no,
prawne, ale może niepopularne, to jest lepsze słowo, to prawdopodobnie nasze emerytury byłyby znacznie wyższe, bo ostatnie słowo, waloryzacja w czasie płacenia składek w naszym systemie polskim ubezpieczenia społecznego jest bardziej korzystna niż wszystkie inne instrumenty finansowe dostępne na rynku finansowym, o czym też niezbyt wiele osób wie, a może powinniśmy wykorzystywać też te ekonomiczne narzędzia, żeby przekonywać do publicznego, szeroko dostępnego systemu zabezpieczenia, także emerytur. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem się zwrócić do Jakuba Sawickiego, z którym się omawiałem, że przedstawi pomysły na przyszłość, to znaczy jakie idee mogłyby być inspirujące w dyskusji, co powinno nastąpić po neoliberalizmie. Ale chciałem nawiązać do tych słów Janki Fetelczyc, która zasugerowała na podstawie swoich badań, że istniał wpływ na decyzje wyborcze, wpływ związany z neoliberalną polityką rządów do roku 2015, a w pierwszej części, gdy rozmawialiśmy z Andreasem Nelko, wskazaliśmy, że aktualny polski rząd był także tym rządem, który próbował sytuować się jako alternatywa dla neoliberalizmu. Więc zanim zapytam się o przyszłość, to chciałbym poprosić Ciebie o taką krótką ocenę tych 4 lat z perspektywy także autora książki krytycznej o polskiej transformacji. Na ile przez te ostatnie 4 lata dostrzegłeś rzeczywiste odejście od takiego myślenia neoliberalnego, a na ile ta polityka gospodarcza i społeczna pozostała w tych starych torach? Dziękuję. Ja postawię na początku taką hipotezę, że to rewolucja, którą w Polsce przeżyliśmy w 2015 roku, ona była mniejsza niż to się wydaje w świadomości społecznej. Znaczy większość ludzi myśli, że to była rzeczywiście taka rewolucja w polityce gospodarczej, ale w rzeczywistej polityce gospodarczej takiej rewolucji nie było. To znaczy udział państwa w polskiej gospodarce wciąż jest przeciętny. Jesteśmy wciąż pod względem wydatków publicznych w relacji do PKB. W tej chwili poniżej średniej w Unii Europejskiej. Mamy kolosalny jeszcze pod tym względem odległość w stosunku do tych najbardziej socjalnych państw Europy, jak Francja czy państwa skandynawskie, ale też jesteśmy, ten udział państwa w polskiej gospodarce wciąż jest dużo niższy niż na Węgrzech i w Chorwacji. Więc program 500+, który jest uznawany za taki sztandarowy program właśnie, który wprowadził w Polsce, jak to mówią państwo, socjalne, to jest program wielkości 1% PKB. Czyli jakby jego skala w tej pierwotnej wersji, bo w tej chwili po rozszerzeniu no to będzie prawie 2% PKB. A w tej pierwotnej wersji to jest 1% PKB. Ta zmiana, która nastąpiła, ona była niewątpliwie na poziomie narracji, dużo bardziej niż na poziomie rzeczywistej polityki gospodarczej. Ja się zgadzam tutaj z Pawłem Musiałkiem z klubu Jagiellońskiego, który napisał, że rządy PiS-u, przejęcie władzy w 2015 roku zakończyło w Polsce transformację. Zakończyło paradygmat wysiłku, to znaczy, że my musimy oszczędzać, nie konsumować, tylko oszczędzać, inwestować, ciężko pracować, dużo pracować, pracować nawet na umowach śmieciowych, ale pracować tylko po to, żeby cały czas gonić i gonić Zachód i zbliżać się do tego Zachodu. 2015 rok skończył z tym paradygmatem wysiłku i mamy taką narrację, że teraz po prostu niektóre rzeczy się społeczeństwu należą. Czyli dostajesz 500 zł tak po prostu nie dlatego, że na przykład jesteś biedny czy macie pomysł, tylko po prostu dostajesz 500 zł. To znaczy dostajesz akurat, bo masz dzieci, ale dostajesz też na przykład, bo jesteś emerytem, więc dostajesz 13 emeryturę tak po prostu, jako taki bonus. Pytanie, czy o tym, o czym mówił profesor Nelke, czy my stajemy się coraz mniej, mamy w Polsce coraz mniejszy kapitalizm zależny, bo to jest istotne, bo to rzeczywiście Mateusz Morawiecki w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to była główna idea tej strategii, że my chcemy odejść od kapitalizmu zależnego, czyli kapitalizmu, który w uproszczeniu można powiedzieć jest zależny od kapitału zagranicznego. I tutaj znów wydaje mi się, że na poziomie narracji jest dużo więcej jakby działań, zmiana w narracji jest dużo większa niż na poziomie realnej polityki gospodarczej. Dlatego, że na poziomie realnej
polityki gospodarczej, my nie zablokowaliśmy w żaden sposób napływu kapitału zagranicznego do Polski. My wciąż nie wybieramy inwestycji, które do nas napływają, one po prostu napływają, a wręcz zachęcamy te inwestycje zagraniczne, żeby do nas napływały, dlatego że ta zmiana nie może odbyć się z dnia na dzień, bo my w Polsce wciąż kapitału potrzebujemy, to znaczy nawet jakbyśmy zamknęli te granice dla kapitału, ograniczyli jego napływ, no to skąd ten kapitał weźmiemy? My pod względem ilości kapitału w naszej gospodarce wciąż jesteśmy w Europie państwem peryferyjnym. Niestety, więc po prostu tego kapitału potrzebujemy. Jeżeli państwo olszewcy wystawiają Solarisa na sprzedaż, to kto w Polsce ma tego Solarisa kupić? Po prostu, tak? Albo zrobi to państwo, albo zrobi to kapitał zagraniczny. To są tylko dwie możliwości, bo po prostu tego kapitału w polskiej gospodarce jeszcze innego, prywatnego. Natomiast tutaj pewne zmiany w polityce gospodarczej też nastąpiły, to znaczy po pierwsze powstał Polski Fundusz Rozwoju, który jest takim hubem inwestycyjnym, który rzeczywiście inwestuje w startupy, ale też przejmuje PESE wtedy, kiedy PESA jest w tarapatach finansowych. Czy pomaga PESE, no, może nie przyjmuje, w pewnym sensie przyjmuje. Więc w sektorze bankowym stało się to samo, tak? Znaczy jednak mamy pewne przejęcia, ale to jest znów przejęcie przez państwo, nie przez kapitał prywatny. Więc pewne zmiany w tej polityce gospodarczej są, no ale to jest naturalne, że ten proces odchodzenia od kapitalizmu zależnego musi odbywać się stopniowo, więc są pewne kroki ku temu czynione, ale wciąż nam jeszcze od tego bardzo daleko, a jeszcze jedna zmiana, która zaszła i która jest istotna. Rzeczywiście podejmowane są w Ministerstwie Finansów działania ku temu, żeby ten kapitał do opodatkowania, ten, który jakby osiąga tutaj zyski, nie wypływał za granicę i to widać w zmniejszającej się luce w podatku CIT, że ten kapitał wypływa w coraz mniejszym stopniu i on tutaj też zostaje, jest reinwestowany dzięki temu albo jest przekazywany do budżetu państwa w pewnej części. No to teraz chciałem się zapytać o tę ideę na przyszłość, znaczy gdzie widziałbyś jakieś inspiracje do tworzenia takiej całościowej alternatywy dla neoliberalizmu, czy takie idee według Ciebie na rynku idei przynajmniej są, a być może są gdzieś już implementowane takie, które Ty uważasz za atrakcyjne? Po 2009 roku, czyli w ciągu tych 10 lat, które minęły, nie powstała, mimo dosyć głębokiego kryzysu, nie powstała żadna nowa szkoła ekonomiczna. Znaczy nie mamy żadnego takiego nowego paradygmatu, nowego kanonu, który powiedziałby nam, neoliberalizm był taki, a teraz zestaw działań właściwych jest taki. Nie powstała żadna tego typu szkoła, mimo że dyskutujemy o tym, że neoliberalizm zawiódł w pewnym sensie, to nie mamy w tej chwili, jakby tytułowe pytanie jest, co po neoliberalizmie, prawda? Nie wiemy wciąż. Wciąż nie wiemy, co po neoliberalizmie. Mamy tematy, których rzeczywiście 10 czy 15 lat temu w debacie ekonomicznej nie było albo były na zupełnym marginesie. I tu wymienię trzy takie tematy. Po pierwsze to jest polityka pieniężna. Są pewne instrumenty, które 10 lat temu nazywaliśmy niestandardowymi instrumentami polityki pieniężnej. Dzisiaj to są już zupełnie standardowe instrumenty polityki pieniężnej. Czyli ta polityka pieniężna jest inna i jest dużo aktywniejsza, tak? To znaczy nie jest już tylko obniżanie czy podwyższanie stóp procentowych, ale ta polityka pieniężna generalnie jest dużo aktywniejsza i są rzeczy, które dzisiaj już po prostu są w tej polityce pieniężnej, coś co 15 lat temu było, rzeczy, które 15 lat temu były nie do pomyślenia. Na tym gruncie akurat wyrosła pewna, jedyna szkoła, której można powiedzieć, że ona urosła po 2009 roku, to jest MMT. Tak, ona wyrosła właśnie na gruncie tej zmiany w polityce pieniężnej. Druga rzecz to są nierówności dochodowe. Tak? To znaczy to jest temat, który 15 lat temu rozmawiano, ale dużo mniej niż rozmawia się po kryzysie, czyli wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste. Wszyscy wiemy, że o tym rozmawia się dużo i dobrze, że rozmawia się o tym dużo więcej niż rozmawiało się wcześniej.
W tym kontekście myślę, że ważna jest dyskusja o ograniczaniu, o tym, jak te nierówności dochodowe ograniczać. Czy my powinniśmy ograniczać skutek, czyli nierówności w dochodach, które już mamy, czy raczej powinniśmy dążyć, to jest, wydaje mi się, dominujący trend na poziomie różnych instytucji międzynarodowych, dominująca myśl, że powinniśmy dążyć do ograniczania nierówności szans. To znaczy zastanowić się, skąd biorą się nierówności dochodowe i tam u źródła je likwidować. To znaczy zapewniać każdemu dziecku równą, bardzo dobrą edukację, po to, żeby ono nie musiało chodzić na korepetycje. To znaczy osoby zamożni rodzice wysyłają dzieci na korepetycje, a biedni nie mogą, więc tu tworzą się nierówności, które potem mają przełożenie na nierówności w przyszłości. Wydłużanie kształcenia ogólnego, takiego kształcenia, które jest wspólne zarówno dla dzieci biednych, jak i dzieci rodziców biednych, jak i rodziców bogatych. To tu akurat w Polsce poszliśmy w odwrotnym kierunku. Ale też wydaje mi się aspekt nierówności szans, który jest marginalizowany niesłusznie, to znaczy dostęp do opieki zdrowotnej. Zapewnienie tego równego, dobrej jakości dostępu do opieki zdrowotnej. I tutaj jest w tym likwidowaniu nierówności szans, to jest największe wyzwanie dla polityki publicznej, tak? dla państwa. Więc to wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym państwo może pójść, pytając co po neoliberalizmie, pójść mocno właśnie w usługi publiczne, likwidowanie, ograniczanie maksymalne, jak tylko możliwe, nierówności w szansach, które otrzymujemy od życia. I trzecia rzecz, trzeci temat, o którym rozmawiamy bardzo intensywnie po kryzysie, to są podatki. To oczywiście się wiąże z nierównościami, ale tutaj wydaje mi się, że też jest bardzo duża zmiana. Tutaj jest dużo wątków, no bo jest opodatkowanie dużych majątków. Prawdopodobnie jeden z dominujących tematów przyszłorocznych wyborów prezydenckich czy kampanii przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, tak? Opodatkowanie dużych majątków. Kwestia ograniczania luki w podatku VAT, to jest kolejny wątek. Kolejny wątek to jest kwestia ograniczania właśnie wypływu, transferowania zysków za granicę przez duże międzynarodowe korporacje do rajów podatkowych. Niedawno, zupełnie niedawno, 2-3 tygodnie temu zespół Gabriela Zuckmana opublikował takie badanie Missing Profits of Nations, gdzie pokazał, że w Polsce 10% mniej więcej dochodów z podatku CIT jest umyka nam przez transfer zysków za granicę, a w Niemczech to jest 30%, 29% dokładnie. Więc bardzo istotna część tych potencjalnych dochodów państwa umyka przez transferowanie zysków za granicę. No i jeszcze jeden wątek to jest opodatkowanie cyfrowych gigantów. No wątek, który akurat nie mógł się pojawić przed 2009 rokiem, bo tych cyfrowych gigantów jeszcze wtedy nie było, ale to też jest, myślę, jakiś taki istotna zmiana, że rzeczywiście rozmawiamy o tym, żeby te duże międzynarodowe korporacje w jakiś sposób opodatkować, żeby one też partycypowały w tym, co nazywamy państwem dobrobytu. Dziękuję bardzo. To zanim państwa zachęcę do zadania głosu, do pytań bądź komentarzy, też jeszcze chciałem się zapytać ciebie, Andreas, bo ty zaczynałeś. Więc byłeś pierwszym mówcą, więc chciałem się zapytać, czy chciałbyś coś skomentować z tego, co mówiła Janka i Jakub. Ja, sehr gerne. Also eine Sache, die mich interessiert, was gesagt hat, ist die Frage zu Brasilien. Du hattest gesagt, dass das nicht wirklich eine Abkehr vom Neoliberalismus war. Und zum Teil stimmt das. Also die brasilianische Regierung unter Lula war zum Beispiel nicht so radikal, was ich eigentlich wirklich hätte machen müssen, anzugehen, stärker gegen die Finanzmärkte in Brasilien oder noch wichtiger gegen die Großgrundbesitzer im Agrarsektor. Aber ich finde schon, dass es eine relativ deutliche Abkehr gab, zum Beispiel in Bezug auf den Mindestlohn, Sozialprogramme, oder auch die Unterstützung von National Champions durch die Nationale Entwicklungsbank, BNDES. Also ich denke, das war ein vorsichtiger Versuch in einem schwierigen Umfeld, in einem sehr starken neoliberalen, sehr ungleichen Umfeld, einen anderen Entwicklungsweg anzuschlagen. Ich würde sagen, er war zu vorsichtig, zu halbherzig und inzwischen wird vieles von dem wieder abgewickelt, aber es war zumindest ein Versuch. Und
zu Jakob, du hattest gesagt, dass es kein neues Paradigma gibt zum Neoliberalismus. Nun, man erkennt natürlich erst hinterher, sozusagen als wirtschaftlicher Historiker, wann sich solche Paradigmen herausgebildet haben, wann sie dominant wurden, wer sie vorangetrieben hat. Aber aus meiner Sicht gibt es schon Elemente einer Gegenentwicklung zum Neoliberalismus, die vielleicht nicht wunderschön kohärent vorgetragen werden, wie der Neoliberalismus durch Hayek und andere. Aber es gibt Elemente, und ich würde vielleicht einige Beispiele kurz nennen. Ich denke schon, dass in vielen Ökonomien die Rolle des Staates im Vergleich zum Neoliberalismus viel positiver gesehen wird. Ich denke, dass sehr häufig inzwischen ein Fokus, selbst in Industrieländern, ist auf nationaler Entwicklung, während der Neoliberalismus ja eher transnational oder global ist. Nationen spielen da eigentlich keine Rolle. Es gibt viel mehr Offenheit für Protektionismus. Also Präsident Trump macht das ja sehr deutlich. Es gibt ja jetzt häufiger wieder Handelszölle. Die Finanzmärkte, die im Neoliberalismus sehr positiv gesehen wurden, werden zunehmend als gefährlich wahrgenommen. Auch da sehe ich eine Veränderung. Es gibt die Idee von National Champions, also von nationalen Unternehmen, die geschützt und gepatent werden müssen, was dem Neoliberalismus auch nicht gefällt. Und wie du gesagt hast, das Thema der Ungleichheit spielt eine größere Rolle in der öffentlichen Diskussion als in den letzten Jahrzehnten, was ebenfalls nicht gut passt zum Neoliberalismus. Insofern sehe ich schon eine Menge Indikatoren. Ich sehe niemanden, keinen großen Gegentheoretiker, keine organisierte Abkehr. Und was noch viel schlimmer ist aus meiner Sicht, dass viele dieser Dinge eher vielleicht auch von rechten Entwicklungen, von rechten Parteien und Strömungen vorgetragen werden und nicht, wie wir uns das wünschen würden, von links und auch nicht begründet durch beispielsweise durch den Keynesianismus. Aber ich sehe schon, dass der Neoliberalismus doch viel stärker in Frage gestellt ist, vielleicht als To jeszcze jedna pytanie, czy chciałam się odnieść pewnie do Brazylii. Też rozumiem. Tak, ja chciałam powiedzieć, że całkowicie się zgadzam z Tobą, z tym, co powiedziałeś. To znaczy zasadniczy problem, jeśli chodzi o Brazylię, polegał na tym, że prezydent Lula, kiedy dostał się, w końcu wygrał wybory prezydenckie, to był jego czwarty wybór. I on wówczas napisał coś, co się nazywało karta o boku Brazylii, czyli list do Brazylijczyków w dosłownym tłumaczeniu, w którym przy wyborach że jest oczywiście za całym postępem społecznym, natomiast on oczywiście nie naruszy zasad funkcjonowania instytucji finansowych i oczywiście tego nie zrobi. A największym problemem, muszę powiedzieć, że to liberalizm zjadł później ten rząd, było bardzo wysokie stopy procentowe, których on nigdy nie obniżył i żaden rząd nie obniżył. Dopiero Dilma Rousseff próbowała i właściwie doszło wówczas do impeachmentu, który moim zdaniem był zamachem stanu w białych rękawiczkach, ale nie jest Brazylia naszym głównym tematem. Ale jednocześnie chciałam tylko powiedzieć, że mimo to, że tak to funkcjonowało, Brazylia rzeczywiście dokonała ogromnego postępu, bezprecedensowego w historii świata. Przede wszystkim wprowadzając świadczenia, które pomogły wyjść z ubóstwa 36 milionów ludzi w ciągu 10 lat. I to jest myślę coś, z czego ten kraj może być dumny, ale niestety obecne właśnie w neoliberalnej polityki i cięcia prowadzą do tego, że prawdopodobnie w przyszłości już widać, że te osoby balansują na granicy klasy średniej i osób ubogich i prawdopodobnie dojdzie do cofnięcia tego fantastycznego wyniku. I chciałam jeszcze odnieść się jedno słowo po prostu do tego, czy polski obecny rząd odchodzi od neoliberalizmu z perspektywy moich badawczych zainteresowań, czyli systemów emerytalnych. Absolutnie tego nie widzę, to znaczy oczywiście obniżenie wieku emerytalnego było kwestią bardziej wymagań społecznych, natomiast wprowadzamy w tej chwili pracownicze plany kapitałowe, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, które będzie quasi obowiązkowe i to jest całkowicie system kapitałowy, gdzie nie tylko nasze i pracodawców składki wpłyną na rynek finansowy, ale także płynie ogromny strumień pieniędzy publicznych tam z dopłat z funduszu pracy finansowanych dla osób zatrudnionych. I nie ma w tej ustawie żadnych gwarancji wypłaty w przyszłości, to znaczy oczywiście jest tam suma bezpieczeństwa i pewne zasady inwestowania wraz z wiekiem zmieniające się na bardziej bezpieczne, ale moim zdaniem bardzo niepokojące jest to, że ten
Przede wszystkim strumień pieniędzy publicznych, bo to jest system dobrowolny. Możemy robić z naszymi pieniędzmi oczywiście co chcemy, ale fakt, że pieniądze publiczne także będą kierowane na rynek i mogą zostać utracone, jeśli dojdzie do kryzysu ekonomicznego, jest ogromnym problemem i pokazuje, że to nie do końca jest rząd, który odchodzi od neoliberalnych rozwiązań. Co chciałam tylko dodać. Dziękuję. Teraz zachęcam Państwa. Nie tylko zdanie, że absolutnie ja się zgadzam, że neoliberalizm jest dzisiaj podważany i on jest silnie podważany. Ja po prostu tylko mówię o tym, że my jeszcze nie mamy żadnego skoordynowanego pomysłu, co w zamian. Zachęcam do zadawania pytań, do polemik, komentarzy, krytyk. Kto z Państwa chciałby? Z tym mam zgłoszenie. Jest bardzo uprzejma prośba ze względu na tłumaczenie, żeby wypowiadać się do mikrofonu po wcześniejszym jego uruchomieniu, czyli przesunięciem tego przycisku do góry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za że nie, wypowiedzi Państwa. Mam takie pytanie troszkę prowokacyjne. Czy mnie słuchać? Tak. To jest to pytanie. Czy w ogóle możliwe jest cokolwiek po neoliberalizmie? Tak, zakładając, że przynajmniej tak wygląda ta narracja, że neoliberalizm powstał w sytuacji, w której tak zaczęło wysychać to źródło wzrostu gospodarczego, tak, możliwości akumulacji, aby było dużo sposób na to, żeby podtrzymać ten ciągły właśnie wzrost gospodarczy. Czy teraz, nie wiem, w 2019 roku, tak, przy PKB światowym wielkości 80 bilionów dolarów, jakieś gospodarki nie neoliberalne byłyby w stanie utrzymać tylko 3% tempo wzrostu bez właśnie już widocznych w tym momencie jakichś takich tarć międzynarodowych, wojen, tak, i innych bardzo nieprzyjemnych dla społeczności świata sytuacji. Dziękuję. A może jeszcze tylko dodam, że jednak jeśli chodzi o jakieś propozycje pozytywne, to podejrzewam, że w przyszłym roku na wiosnę będziemy mieli takie małe trzęsienie ziemi związane z publikacją nowej książki Piketty'ego. To jest takie źródło nadziei. Dzięki. Zbierzemy kilka głosów, żeby dać szansę panu z tą podsumowania. Także bardzo proszę. Słychać mnie tak? Słychać? Dobra. Pierwsze pytanie jest na odpowiedź na tak. To tak a propos tego, że nie ma żadnych idei i jest taka posłucha, to myślę, że w dużej mierze to, co tutaj ktoś wspominał z Państwa panelistów o tym, że w ciągu ostatnich kilku lat od kryzysu pojawiło się kilka nowych wątków, to wydaje mi się, że jakbyśmy się tak cofnęli o 10 lat, to w dużej mierze wszystko to, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane, też by mogło być powiedziane. I tutaj jakby zacznę jednym pytaniem, bo wspominacie z tych państw z grupy BRIC na przykład, o jednym głównie, a jakby chciałem też dopytać może więcej o tym, co w tych pozostałych państwach na przykład przez te ostatnie 10 lat się zadziało, na co moglibyśmy zwrócić uwagę. A kwestia druga, jaką chciałem poruszyć, to fajnie chyba pan Sawulski powiedział o tych kwestiach związanych z narracją. Jakby to mi się wydaje kwestią kluczową, a mianowicie to, że jakby może po prostu nie ma jakichś szczególnie nowych idei czy nowych genialnych pomysłów, które rodzą się na przestrzeni kilku lat, bo cały czas poruszamy się w takim spektrum i tych nazwisk, które tutaj padają, i tych nurtów, które są obecne od nawet nie kilkunastu, tylko kilkudziesięciu lat w dużej mierze. Więc może to jest tylko i wyłącznie kwestia narracji, bo po prostu narracja, którą mamy na przykład w Polsce w 2015 roku, lepiej operuje na poziomie symboli, mediów i innych kwestii. I jakby tutaj to jest kwestia kluczowa, a nie kwestia wymyślenia jednej czy drugiej idei, która zrewolucjonizuje świat i wymyśli paradygmat, który zastąpi neoliberalizm. I to takie dwa wątki, które chciałbym wrzucić do tej dyskusji. Dzięki. Bardzo dziękuję. Ja chciałem zapytać o Państwa opinię na temat, jakby według integralną odpowiedzią na to, co o neoliberalizmie, są również kwestie ekologiczne, po których już troszkę prześlizgnęli, ale sądzę, że one są kluczowe, dlatego że przy pełnej mojej zgodzie, że temat nieuniosności, podatków i wszystkie te mechanizmy, które na razie przedyskutowaliśmy, są niesłychanie istotne. Natomiast
tak długo, jak funkcjonujący model gospodarczy będzie prowadził do postępującej degradacji usług ekosystemowych, tak długo, jak kolejne naturalne zasoby, mówię tutaj szeroko, nie sprowadzając tego do jakiegoś konkretu, będą eksploatowane, przepuszczane przez naszą gospodarkę, używane do produkowania wzrostu, a następnie wyrzucane przy braku naszych technologicznych możliwości, żeby te procesy w jakikolwiek sposób ograniczyć, pozamykać. W pewnym momencie i tak dojedziemy do jakichś granic związanych z kryzysem ekologicznym, który rzeczywiście najpierw dotknie najbiedniejszych, a następnie przełoży się na skalę globalną. I ja przynajmniej bardzo mocno wierzę i widzę, że jakieś konstruktywne propozycje w zakresie przemiany modelów gospodarczych, na przykład funkcjonowania modeli przedsiębiorstw, myślenia o cyklach produktowych, ale też rozwiązania tego kluczowego wyzwania, czyli kryzysu klimatycznego, który znów jest cały czas hodowany na uzależnionym od wzrostu w systemie, w którym bardzo ciężko oderwać wzrost gospodarczy od wzrostu emisji, jest integralnym elementem jakiegoś nowego pomysłu na to, jak możemy przeorganizować ten system. I bardzo mnie ciekawi jakby Państwa ocena tego elementu myślenia o tym, co pomogli neoliberalizm, i bardzo mnie ciekawi, jak Państwo odnoszą się do idei wychodzącej z ekonomii ekologicznej, usiłującej w większym stopniu powiązać to, co nazywamy dzisiaj ekonomią, gospodarką, tak, z tym, co w czym według mnie ta gospodarka i ekonomia tkwi, czyli na czyli w ekosystemach planety, w których czy tego chcemy, czy nie funkcjonujemy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie? To w takim razie poprosiłbym naszych panelistów o odniesienie się i może bym zaproponował teraz odwrotną kolejność, czyli moglibyśmy zacząć od Ciebie, jak mówię, potem jak ty, potem profesor. Ja się odniosę tutaj najpierw do pytania Pana. To znaczy pytanie bardziej mnie zaskoczyło to, co Pan powiedział, że równie dobrze 10 lat temu moglibyśmy rozmawiać o tych samych tematach. No nie, zupełnie nie właśnie. Właśnie dokładnie ta zmiana nastąpiła. To znaczy 10 czy 15 lat temu nie rozmawialiśmy o lukach w podatkach. 10 czy 15 lat temu bardzo mało rozmawialiśmy o nierównościach dochodowych i to, co mówiłem wcześniej, instrumenty, które dzisiaj polityki pieniężnej powszechnie używamy, były uznawane za coś totalnie dziwnego, niestandardowego, co nie powinno być nigdy stosowane, bo będzie skutkowało potężną inflację. Więc i to samo w kwestii nazwisk. Nie, my się nie poruszamy cały czas w kręgu tych samych nazwisk przez jakieś kilkadziesiąt lat, jak Pan wspomniał, tylko właśnie na gruncie tych ostatnich 10 lat powstało całkiem sporo nowych nazwisk ekonomii, które mają znaczenie, etykiety, a czy mogły chociażby takie dwa bardzo znaczące. Co do ekologii, a ekonomii, to tak jedna rzecz, którą chcę zastrzec na początku, ja bardzo nie lubię przeciwstawiania sobie co niektórzy próbują czynić ekonomię i ekologię, to znaczy w tym sensie, że wzrost i ekologia są sobie przeciwstawne. Nie. To znaczy moim zdaniem kwestia rozwiązania problemów klimatycznych leży przede wszystkim na gruncie decyzji politycznych, a nie ekonomicznych. To, czy my będziemy produkować, bo skąd się bierze emisja CO2, czyli w konsekwencji potem zmiany klimatu, biorą się z dwóch podstawowych źródeł, to znaczy przez energetykę emitowanego CO2 i to jest po prostu decyzja polityczna, no i drugie przez transport szeroko rozumiany. No i tu jest już mniej polityka, bardziej ekonomia może zdecydować o tym, że te emisje będą po prostu w transporcie dużo niższe, bo samochody elektryczne prawdopodobnie wyprą samochody spalinowe. No, ale pozostanie na pewno problem z emisją przez transport lotniczy i tutaj nie bardzo mam pomysł, co z tym, jak to rozwiązać na gruncie ani ekonomii, ani polityki. Ja się odniosę ponownie, zabierając głos tylko do tych kwestii, w których oczywiście czuję się kompetentna. Więc ja się zgadzam oczywiście, że pewne rzeczy wybrzmiewają teraz mocniej, o czym mówiłeś, jak mówię, ale faktem jest, że ja myślę, że to zależy od tego, w której bańce byliśmy 15 lat temu. Być może po prostu bańka, która mówi o tym,
że musimy przemyśleć politykę podatkową i kwestie jakości, nierówności znacznie się rozszerzyła i to jest chyba duży efekt. Myślę, że pomysł podatku Tobina na przykład już ma sporo lat. Co do narracji, całkowicie się zgadzam, że problemem jest narracja neoliberalna także w tym sensie, że my ją i także na przykład uczymy się w takim środowisku, że my internalizujemy w jakiś sposób te wartości. I znowu mówiąc o mojej dziedzinie, bo nie zajmuję się ekonomią w tak szerokim sensie, widać to bardzo wyraźnie, kiedy spojrzymy na to, jak Polacy i Polki, szczególnie osoby młode, podchodzą do systemu ubezpieczeń społecznych, szczególnie emerytalnych, gdzie rzeczywiście od zawsze mówiono nam, że nigdy nie będziemy mieli emerytur. I co staje się zamkniętym kołem, ponieważ wszyscy na tyle, na ile mogą, unikają płacenia składek, bo przecież i tak nie będą mieli tych emerytur, a to powoduje, że rzeczywiście mamy znacznie mniejsze wpływy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mamy wyraźny problem z systemem emerytalnym. Wtedy pojawia się wspaniałe rozwiązanie. Sprywatyzujemy emerytury i weźmiemy nasze pieniądze na rynek kapitałowy, to o którym mówiłam przed chwilą. Więc kwestia narracji jest niezwykle istotna i też w naszych badaniach się pojawiła. Co do ekonomii ekologicznej, no nie jest to absolutnie moja dziedzina. Tutaj siedzi Marcin Wojtali, więc pewnie dużo ma do powiedzenia na ten temat. Proponuję, żebyś może też coś powiedział, bo ja myślę, że chyba istotnym aspektem jest kwestia też wykorzystywania surowców i tego podziału na globalną północ i globalne południe. Ja mówię tylko o Brazylii, ponieważ tylko nią się zajmuję. O Rosji, Chinach i południowej Afryce nic nie powiem, ale widzę wyraźnie, jak to wygląda w tym dyskursie brazylijskim między innymi w kontekście płonących lasów Amazonii i tego, że te lasy płonęły nie dlatego, że znaczy między innymi dlatego właśnie, że Brazylijczycy chcą wykorzystywać surowce, które mają na swojej ziemi, a pod lasami Amazonii są wspaniałe zasoby metali szlachetnych, a także można z nich zrobić fantastyczne pastwiska, a Brazylia jest największym eksporterem mięsa na świecie. I widzę wyraźnie w brazylijskich mediach to, że Brazylijczycy mówią do północy globalnej, tak powiem. Wyście wykorzystali swoje zasoby już, jak chcieliście. Wykorzystaliście także nasze, bo nie oszukujmy się, ale globalne południe było wykorzystywane i nasza zamożność bierze się z tego, że wykorzystywaliśmy także globalne południe. A teraz chcecie nam narzucić wasze zasady. I oczywiście wiadomo, że nasza wiedza dzisiaj jest znacznie szersza i wiemy, jakie są konsekwencje, ale wydaje mi się, że pomysłem na to jest większe zaangażowanie globalnej północy we wsparcie globalnego południa. Nie chcę mówić pomoc, bo to jest absolutnie złe słowo, ale mamy wobec nich moim zdaniem pewne zobowiązania i może powinniśmy też spojrzeć na to z tej perspektywy. Ja, vielen Dank für die sehr interessanten Fragen. Ich fange vielleicht auch mal mit dem Umweltthema an, was ja eines der größten Themen unserer Zeit ist und uns auch noch lange sehr stark beschäftigen wird. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Denkansätze, wie man mit dem Umwelt, genauer mit dem Klimathema, ich glaube, das ist das Wichtigste, das mit dem Umweltthema umgeht. Eine Möglichkeit, der ich nicht zuneige, aber die man sicherlich nennen muss, und gerade wenn es danach gefragt wird, was es an neuen Ideen gibt, das war ja eine andere Frage, sind natürlich Vorstellungen über Postwachstumsökonomien, also dass wir sozusagen unsere Ökonomien so gestalten, dass sie gar nicht mehr so stark wachsen müssen und dementsprechend den Ressourcenverbrauch minimieren. Ich neige dem nicht zu, weil ich denke, dass wirtschaftliches Wachstum gerade für die Ärmeren wichtig ist. Ohne wirtschaftliches Wachstum, denke ich, wird die Verteilungssituation noch schwieriger. Es gibt andere Ideen, ich glaube, die gerade bei vielen Ökonomen sehr stark verbreitet sind, dass man Umwelteffekte in die Preise einbeziehen muss. Also Steuern auf CO2-Emissionen, Zertifikate und Ähnliches. Auch da bin ich persönlich etwas skeptisch, da das dann auch wieder die Ärmeren viel stärker trifft, die normalerweise einen viel höheren Anteil solcher des Energieverbrauchs an den Haushaltseinkommen haben. Ich persönlich neige einer dritten Variante zu, zwei Komponenten verknüpft. Die eine ist die Janina gerade angesprochen hat, nämlich die internationale Kooperation, insbesondere mit dem globalen Süden, mit Ländern wie
Brasilien, wie Indien, wie China, wie Indonesien. Ich denke, die beste Möglichkeit, Klimaschutz zu betreiben, ist es, diese Länder massiv zu unterstützen mit modernen, weniger ressourcenverbrauchenden Technologien. Aber eben auch zu sagen, okay, wenn wir wollen, dass ihr darauf verzichtet, den Amazonas abzuholzen, oder das gleiche in Indonesien, dann müssen wir euch finanziell kompensieren. Vor einigen Jahren gab es schon solche Angebote, da war also immer schon noch bereit, so etwas zu machen. Ich denke, in diese Richtung müsste der Norden gehen, also viel Geld in die Hand nehmen, in diesen Ländern zu sagen, okay, um das Klima zu stabilisieren, geben wir euch größere Kompensationszahlungen. Und die zweite Komponente aus meiner Sicht ist die Technologieentwicklung. Ich denke, wir haben in vielen Bereichen Technologien, die noch weiterentwickelt werden können, um viele Klimaprobleme zu reduzieren. Wenn wir den globalen Süden denken, weil wir gerade darüber gesprochen haben, in den nächsten Jahren werden unglaubliche Mengen von beispielsweise von Klimaanlagen angeschafft, weil der Lebensstandard steigt in Ländern wie China, Indien, vorübergehend auch in Brasilien. Dort Klimaanlagen zu entwickeln und preiswert zu machen, die weniger Energie fressen, könnte ein ganz erheblicher Beitrag sein. Das ist aber nur eines von vielen Beispielen. Eine andere Frage, weil die nach neuen Denkern, und ich kann das zum Teil nachvollziehen, weil ich denke, dass doch große Teile der modernen Ökonomie, so wie ich sie kennengelernt habe, gerade mit ihrer mathematischen Ausrichtung, ja, vielleicht intellektuell nicht diejenigen sind, von denen ich erwarten würde, dass die Lösungen kommen für die großen Probleme unserer Zeit und vor allem für Alternativen zum Neoliberalismus. Aber, und da will ich Jakob zustimmen, mit Piketty gibt es ja schon mal einen wichtigen Namen, und das wurde ja vorhin aus dem Mittelkommen bereits genannt. Also, es gibt auch Leute, die andere Vorstellungen entwickeln. Und auch bei Keynes und Hayek wussten die ja zu ihren Lebzeiten noch nicht so genau, dass sie mal so wichtig werden würden für die Wirtschaftspolitik vieler Länder. Also insofern wäre ich zurückhaltend zu sagen, dass es das nicht gibt. Aber wahrscheinlich würde ich das auch nicht unbedingt in den, sagen wir mal, hochgradig mathematisierten Spitzenjournals der Ökonomie suchen. Die Narrative, das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Ich denke schon, dass sich ein Narrativ herausbildet, was eine Alternative darstellt zum Neoliberalismus. Ein Narrativ, das bisher allerdings vor allen Dingen von der Rechten benutzt wurde, und das ist das Narrativ der nationalen Entwicklung, also der Fokus stärker auf national. Viele Schwellenländer, viele Entwicklungsländer haben die Idee, spielt eine zentrale Rolle in Ökonomien wie zum Beispiel in China oder auch in Indien. Ich denke, es wäre für die progressiven Parteien wichtig, diese Idee der nationalen Entwicklung nicht den Rechten zu überlassen. Die BRIC-Gruppe oder die BRICS-Gruppe, Südafrika gehört ja noch dazu. Ich denke auch, dass man da sehr stark differenzieren muss. Man kann diese Länder nicht in einen Topf werfen. Es gibt allerdings so ein bisschen Teilgruppen. Also Russland beispielsweise hat, was die wirtschaftliche Dynamik angeht, nichts zu tun mit China oder Indien. Russland ist eher so etwas wie Saudi-Arabien mit Atomwaffen. Also ein Staat, was sehr stark auf der Ausbeutung von Naturressourcen beruht und ansonsten ein sehr schwieriges Wirtschaftssystem hat. Brasilien hatte vorübergehend, so wie Janina es ja auch gesagt hat, einen progressiven Pfad eingeschlagen, entwickelt sich derzeit aber zurück. Zwischen China und Indien sehe ich erstaunlich viele Parallelen. Das sind beides Ökonomien, die sehr stark setzen auf, wie gesagt, nationale Entwicklung, die sich sehr stark stützen auf einen sehr großen Binnenmarkt, den sie auch durchaus geschickt abschirmen gegen ausländische Unternehmen, den sie benutzen quasi als Sprungbrett ihrer nationalen Unternehmen, damit die konkurrenzfähig werden mit vielen westeuropäischen Unternehmen, amerikanischen, japanischen Unternehmen. Und ich denke, da gibt es schon so etwas wie ein Modell, ein chinesisch-indisches Modell, einer sehr stark vom Staat gemanagten, basierend auf großen Binnenmärkten und auf einer Abschirmung von Märkten zugunsten der eigenen Unternehmen. Und die erste Frage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stellte sich, hat gesagt, der Neoliberalismus hat sich entwickelt in einer Phase der Abschwächung des Wachstums. Ja, das würde ich vollkommen, dem würde ich vollkommen zustimmen. Der Neoliberalismus konnte nur so erfolgreich werden in den 1980er Jahren. Damals hat er politisch sehr stark begonnen, mit Reagan, Thatcher und anderen, weil die Wachstumsraten in den 1970er Jahren stark zurückgegangen sind im Vergleich zu 1950er, 1960er Jahren, zumindest in den westlichen Ökonomien.
und man wollte sozusagen eine wirtschaftliche Alternative. Das sehe ich ganz genauso. Derzeit allerdings sehe ich die Situation so, dass die Menschen, glaube ich, genug haben vom Neoliberalismus und vor allen Dingen mit den Risiken, die damit einhergehen, mit dem Neoliberalismus. Wir haben das in der globalen Finanzkrise gesehen, die aus meiner Sicht sehr viele Menschen erschüttert hat in ihrem Glauben an liberale Märkte. Aber ich sehe auch weitere Erschütterungen auf uns zukommen. Ich sehe zum Beispiel für die deutsche Ökonomie mit ihrer extremen Exportlastigkeit in nächster Zeit jetzt erhebliche Probleme auf sie zukommen in Form einer Rezession, die natürlich dann auch viele Staaten Mittelosteuropas beeinträchtigen will. Und ich denke, eine solche fortgesetzte wirtschaftliche Krise wird dazu führen, dass Menschen sich nach einer anderen Form der Wirtschaft sehnen, die etwas mehr Stabilität bedeutet. Und derzeit fürchte ich allerdings, dass das eine Stabilität sei, die ja sehr stark von nationalen Erwägungen getragen werden wird oder sogar von nationalistischen Erwägungen. Tak, bo ja nie odpowiedziałem na pierwsze pytanie, tak się zdecydowałem właśnie, że było jeszcze to pierwsze pytanie o to, czy jest w ogóle możliwe odejście od neoliberalizmu. Ja nie chciałbym, żeby moja wypowiedź o tym, że nie powstaje jeszcze żadna szkoła, była traktowana jako jakiś zarzut wobec tego, że my, ekonomiści, nie wytworzyliśmy żadnej szkoły. Idee tworzą się jakby przez lata i być może po prostu jeszcze upłynęło za mało czasu od ostatniego kryzysu, żeby taka szkoła powstała. Mamy po prostu tematy, mamy jakąś bazę, na podstawie której taka szkoła dopiero może powstać, ale może powstać w ciągu najbliższych 5 lat na przykład. Więc myślę, że tak tylko krótko odpowiadając na to pytanie, myślę, że będzie alternatywa wobec neoliberalizmu. A, są jeszcze 2 zgłoszenia. Dobrze. Czy ktoś jeszcze, bo tam pani na końcu się zgłasza i tutaj pani przy stole, czy ktoś jeszcze z państwa będzie się zgłaszał? Dobrze, to potem jeszcze oddamy tutaj głos do stole. To bardzo proszę, pani na końcu, prosiłby o podejście 7 mikrofonów, potem pani się zgłasza. Nie słychać? Nie słychać? Jest ok? Tak? No ja chciałam tylko wyrazić mój szok tutaj tą wywrotową tezą pana Sabolskiego, jakoby wzrost z ekologicznym, globalnym kryzysem, wzrost gospodarczy nie miał wspólnego. Myślę, że wiele przesłanek ku temu, żeby sądzić, że jak najbardziej ma masę wspólnego. Transport, który jest ekologicznie nierozwiązaną kwestią. Kwestia zużycia wody, która przy produkcji praktycznie wszystkiego jest, wiemy jak rynek dzisiaj kompletnie nieadekwatnie wycenia wodę. Wiemy, jak gigantyczna część konsumpcji i generalnie produkcji jest kompletnie bezcelowa, nie służy absolutnie niczemu, jest czystą marnacją. I są pojedyncze idee, może nie pełne szkoły ekonomiczne, nie całe systemy ekonomiczne, ale idee takie jak na przykład, no one brzmią wywrotowo, prawda, z chwili perspektywy, zakaz marketingu, czy poważne ograniczenie marketingu. Żeby ograniczyć tą kompletnie zbędną, rujnującą nas wszystkich konsumpcję i produkcję. Ja jestem wywrotowy, czy pani jest? O tak, wywrotowa względem tego, co wiemy, jest pańska ironia. To była ironia, tak, już tłumaczę. Mi się wydaje, z punktu widzenia dzisiejszej takiej powszechnej wiedzy wywrotowe, to co pan mówi, ja rozumiem, że panu, czy wielu ekonomistom może się wydawać wywrotowe to, co mówią takie lewicowe wariatki jak ja, prawda, że takich rozwiązań potrzebujemy, ale wydaje mi się, że właśnie wśród ekonomistów jest bardzo, bardzo mała otwartość na proste rozwiązania pozaekonomiczne, prawda, tego typu, o których teraz mówię, prawda, kapitalizm jest w końcu systemem, który dał nam absurdy takie jak produkowanie rzeczy, które będą istnieć tydzień, rzeczy, które będą istnieć 500 lat i wiem już od tak bardzo dawno, że jest to nieracjonalne i szkoda na wszystkim, a jednak istnieje. Kończąc tę myśl, mam takie pytanie, troszkę co Melke przed chwilą powiedział, czy musimy czekać na jakiś tragiczny w skutkach już kryzys, żeby w jego bólach się urodziło rozwiązanie, czy możemy liczyć na to, że ekonomiści czy decydenci z czasem będą jednak zyskiwać elastyczność na niekonwencjonalne rozwiązania celem ratowania planety? Dziękuję. Bardzo dziękuję.
teraz mogę. To ja chciałam dokładnie w tym samym rzutu odpowiedź. Od razu powiem, że ja nie jestem ekonomistką absolutnie, w związku z tym też nie roszczę swoich pretensji do teorii i szkół. Natomiast patrzę na te tematy, o których rozmawiamy z perspektywy osoby, która od wielu lat zajmuje się kwestiami środowiska i bardzo chciałam wzmocnić głos tutaj pana i pani. I też z pewnym szokiem, niemałym, usłyszałam, że emisje CO2 wiążą się tylko z transportem i energetyką. Uważam, że jest to kolosalne uproszczenie. Emisje wiążą się z absolutnie każdą naszą działalnością. I między innymi właśnie w tych obszarach, o których pani wspomniała, no absolutnie każdą, tak? W związku z tym, moim zdaniem, nie jest to zdecydowanie kwestia tylko polityczna. Oczywiście ona jest również polityczna, tak jak każda kwestia, którą rozwiązujemy, jeśli chodzi o systemy społeczne, ale jest również ekonomiczna, bo jeżeli mamy system właśnie oparty na wzroście, nieograniczonym wzroście, to znaczy, to jest taki temat, który wydaje mi się, że jest w stanie zrozumieć dziecko w przedszkolu. Jak ma się to dobrze i prosto wytłumaczy, że nie można budować nieograniczonego wzrostu w systemie, który ma ograniczone zasoby. I to jest coś, z czym ja po prostu do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ekonomiści nie przyjmują tej prostej prawdy do wiadomości, mimo tego, że no cały czas poruszamy się w tym określonym systemie. I też z dużym szokiem, i też wchodzę w polemikę tutaj z naszym gościem z Niemiec, który jakoś tak lekką ręką pan odrzucił kwestię tematyki postwzrostu właśnie, dodając też taką tezę, że wzrost pomaga nam walczyć z nierównościami. Otóż wydaje się, że od wielu lat mamy do czynienia z wzrostem, a podobno jesteśmy już w sytuacji, w której prawie nasze nierówności sięgają tych, które były w epoce wiktoriańskiej. Tak? I tak zwany trickle-down efekt nie działa po prostu. Tak? Czyli ten wzrost nam nie zapewnia relatywnych równości społecznych, tylko wręcz przeciwnie, prowadzi nas do coraz większego, do coraz większych nierówności. I ten temat po prostu też się pojawia od jakiegoś czasu, jest dyskutowany, pojawiają się różne książki i jestem zaskoczona, że Państwo w ogóle nie poświęcili mu żadnej uwagi. No i to chyba wszystko na ten moment. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie i tutaj jeszcze mamy jedno zgłoszenie. Damy. Tak, ale to jedno słowo. Tak, to jest jedno słowo, tak żeby na co? Ale to do mikrofonu. Teraz czy później? To teraz do mikrofonu. Dobrze. To tak, żeby ukrócić wszelkie możliwe polemiki, które odnosiłyby się do tego głosu, jakby nie wiem, ekonomiści nie przygotowali, nie rozważali kwestii kryzysu klimatycznego i środowiskowego, to w zeszłym tygodniu ukazał się dosyć no już komentowany mocno artykuł Nicholasa Steina, czyli autora Stern Report, który prowadził tak naprawdę klimat na salony ekonomiczne, który jasno w tytule wskazał, zapytał, dlaczego ekonomiści zawodzą cywilizację, zawodzą świat w kwestii zmian klimatu. Tak? Bardzo dziękuję. I ostatni głos w dyskusji. Ja, hallo. Ich habe eigentlich eine Frage an die Journalisten. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass diese ganze Debatte sich alle auf die BRICS bezieht. Eigentlich finde ich, da gibt es zwei Länder, die viel interessanter sind für ein Land wie Polen, weil man dort tatsächlich so etwas wie eine erfolgreiche Aufstieg in die Spitzenklasse der entwickelten Volkswirtschaften beobachten kann. Und das ist ja, wenn ich es gut verstehe, schon die Ambition in uns. Das ist Südkorea und Taiwan. Das sind Länder, die sich unter den Bedingungen einer kapitalistischen Entwicklung über das Entwickeln von sehr leistungsfähigen, in den Weltmarkt integrierten Firmen in die Spitzenkategorie der Volkswirtschaften dieses Planeten geschoben haben. Aber auch durchaus unter Bedingungen von relativ offenem Freihandel. Also es waren ja mit dieser Exportsubstitutionsstrategie Länder, die gezwungen waren, auf einer gewissen Maße offene Märkte beizubehalten. Und damit in der Situation waren, die in der Situation einer mittelgroßen Volkswirtschaft der Europäischen Union heute entspricht. Es gibt ja einen Großteil der Instrumente der Wirtschaftssteuerung, die Länder wie Indien, Brasilien oder China benutzen, sind für Mitglieder der Europäischen Union ja völlig unmöglich zu nutzen. Sondern man muss diesen Sprung schaffen unter den Bedingungen offener Grenzen, in denen nationale Firmen eine bedingungslose Konkurrenz durch die Firmen aus Deutschland, Schweden, was auch immer ausgesetzt sind. Und in der Hinsicht finde ich eigentlich die Erfahrungen Koreas und Taiwans, die sind nicht übertragbar, aber eigentlich das viel, viel interessantere Referenzmodell. Bardzo
bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie głosy, polemiki, pytania. Może większość pytań była wprost skierowana do Jakuba, to Jakubie Ciebie poprosiłbym o rozpoczęcie podsumowań. Bardzo chętnie, dziękuję. Dziękuję też za pytanie. Chyba nie umyślnie wszedłem na złego ekonomistę, którego w ogóle nie interesuje kwestia zmian klimatu. Zupełnie nie. To znaczy, ja tylko twierdzę, że my nie możemy przeciwstawiać sobie wzrostu gospodarczego i ekologii. Dlatego, że jeżeli tak będzie, jeżeli powiemy sobie, że jeżeli chcemy zatrzymać zmiany klimatu, to musimy spowolnić wzrost, to ludzie tego nie zaakceptują, po prostu. Społeczeństwa tego nie zaakceptują. Ekonomiści tego nie zaakceptują. Ale czy to, że nie zaakceptują, powoduje, że magicznie te dwie rzeczy, ten wypadnik się uda? Okay. Tylko dlatego, że ludzie nie zaakceptują. Tak, potrzebujemy akceptacji społecznej do tego, żeby przeprowadzić zmiany klimatu. Żeby zatrzymać zmiany klimatu. Natomiast też wzrost gospodarczy w tym sensie może towarzyszyć jakby przeciwstawianiu się zmianom klimatu, że przykładowo przejście na zieloną energię będzie stymulowało wzrost gospodarczy. Zmiana technologiczna wynikająca z przejścia na samochody elektryczne będzie stymulowała wzrost gospodarczy. Więc to nie jest tak, że wzrost gospodarczy musi zwolnić, musi się zatrzymać, albo musimy się gdzieś tam cofnąć nawet po to, żeby zatrzymać zmiany klimatu. Nie, ja zupełnie tak nie twierdzę. Jeżeli chodzi o Koreę Południową, tylko krótko, bo nie chcę odbierać czasu też innym panelistom, my w pewnym sensie braliśmy przykład z Korei Południowej, zresztą premier Morawiecki wskazywał Koreę Południową jako pewien przykład dla naszego kraju. Natomiast Korea Południowa i Tajwan, one jednak stosowały dosyć specyficzną politykę handlową we wczesnych fazach, dosyć protekcjonistyczną, której Polsce trudno było kopiować, dlatego że jesteśmy w Unii Europejskiej. Tylko tak krótko. Janka, ty masz pytanie? Nie odnosiłam się do kwestii ochrony klimatu, więc czuję, że oddam głos historii. Ja, ich fange kurz an mit der letzten Frage zu Korea. Also ich verstehe den Punkt, dass man ein Land wie Polen kaum mit China oder Indien vergleichen kann und dass diese Länder andere Möglichkeiten haben. Dass man trotzdem so viel über China spricht, hängt natürlich damit zusammen, dass Länder, die gerade jetzt einen solchen Entwicklungssprung machen, viel leichter als Beispiel herangezogen werden können, als der Prozess, den Südkorea vor einigen Jahrzehnten gemacht hat. Letzterer ist vor allen Dingen Wirtschaftshistoriker und Medien gut vertraut, aber viele Menschen schauen eben jetzt darauf, dass ein Land wie China es schafft, sich von einem Entwicklungsland zu einem Schwellenland hoch zu katapultieren und in vielen Bereichen auch technologisch inzwischen mit europäischen und amerikanischen Unternehmen konkurrenzfähig zu sein. Ansonsten würde ich aber in Bezug auf diese Frage Jakob beipflichten. Auch Südkorea hatte wesentlich bessere Schutzmöglichkeiten zur Zeit seines Aufstiegs als Polen heute. Die Europäische Union ist das Problem. Die Amerikaner haben damals in einem Land wie Südkorea toleriert bestimmte Praktiken des Staatskapitalismus, der Abschottung, weil sie groß aus geopolitischen Gründen ein großes Interesse hatten an Südkorea. Solche Möglichkeiten stehen Ländern wie Polen derzeit nicht offen, es sei denn, sie nehmen sich offen gegen bestimmte Aspekte der Europäischen Union auf, was ich nicht ausschließen möchte langfristig. Eine zweite Frage, das Umweltthema spare ich noch kurz auf. Eine zweite Frage war, ob wir so etwas wie eine tragische Krise brauchen, um zu einer anderen wirtschaftlichen Paradigma zu kommen, oder ob wir erwarten, dass unsere Entscheidungsträger vernünftig sind. Ich hoffe natürlich Letzteres, aber meine Erwartung ist relativ eindeutig, dass wir das grundlegende wirtschaftliche Veränderung, Einstieg in ein anderes wirtschaftliches Modell, nur einhergeht mit einer relativ massiven Krise. Das war bisher in der Vergangenheit eigentlich immer so. Und zwar selbst zum Beispiel beim Neoliberalismus, der eben in der wirtschaftlichen Krise der 1970er Jahre entstanden ist. Das war mit dem Wechsel zum Beispiel zum
zum New Deal, der nach der großen Depression der 20er Jahre war. Also ich denke, so ein großer paradigmatischer Wandel, der findet wirklich leider, muss ich sagen, das ist nichts Positives, meistens nur in einer solchen Krisensituation statt. Aber wie gesagt, wir haben ja schon die große Finanzkrise, wir haben weitere Krisenerscheinungen in Bezug auf Ungleichheit, die angesprochen wurden. Wir haben gerade eine beginnende schwere Umweltkrise. Insofern denke ich, ist der Zeitpunkt zum Umdenken bereits gekommen. Darauf müssen wir jetzt nicht noch länger warten. Ja, das Umweltthema, also erstmal freue ich mich, dass sehr viele Menschen das so beschäftigt und auch sehr emotional beschäftigt. Ich glaube, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass gerade in den letzten, ich würde sagen, ein bis zwei Jahren das Interesse an Umweltfragen, an Klimafragen stark angestiegen ist, dass es große gesellschaftliche Mobilisierung gibt. In Deutschland haben vor nicht allzu langer Zeit wirklich über 1 Million Menschen demonstriert für eine bessere Klimapolitik. Also insofern ist das erstmal sehr erfreulich. Aber das große Problem aus meiner Sicht ist die Verknüpfung einer besseren Umwelt oder Klimapolitik mit der Verteilungsfrage. Ich glaube, hier gibt es einen relativ großen Zielkonflikt und ich hoffe sehr, dass es denjenigen, die sich jetzt sehr stark engagieren für Umweltfragen und für Klimafragen, dass die Verteilungsfrage nicht aus dem Auge verlieren kann. Weil sehr viele der Vorschläge, die zumindest in Deutschland im Augenblick diskutiert werden, um Klimawandel abzumildern, sehr negative Verteilungsfragen haben. Es sind häufig die ärmeren Haushalte, die beispielsweise nicht das Geld haben, sich eine moderne Heizung zu kaufen, ihr Haus aufwendig zu sanieren, sich ein neues Auto, ein Elektroauto zu kaufen oder ähnliches, die gezwungen sind zu pendeln in der langen Entfernung zu ihrem Arbeitsplatz. Und wenn man jetzt, was sehr nahe liegt, die Emissionen von Kohlendioxid verteuert, um den Klimawandel zu mindern, dann trifft man diese Menschen am härtesten. Und wir sehen in Deutschland schon eine Situation, dass rechtspopulistische Parteien diese Situation ausnutzen, um diese ärmeren Bürger noch stärker aufzuhetzen gegen die Klimapolitik. Und ich denke, das sollten wir vermeiden. Wir sollten hier auch eher auf einen Konsens setzen. Und es ist einfach so, dass diejenigen von uns oder viele von uns, das trifft vielleicht jetzt nicht alle im Raum, aber die einen relativ hohen Lebensstandard haben, für die es leichter ist, ihren Konsum zu ändern sozusagen in eine Postwachstumsgesellschaft einzusteigen, postmaterielle Konsummuster zu verfolgen. Aber für die Ärmeren ist das sehr schwierig und dementsprechend setze ich weniger auf Veränderungen des individuellen Konsums. Das ist sehr gut, dass die sich das leisten können, das ist prima, alle, die sich leisten können, auf ein Auto zu verzichten, auf Flugreisen zu verzichten, auf Plastiktüten zu verzichten und so weiter. Das ist unbedingt anzustreben. Aber wir sollten vorsichtig sein, das zu aggressiv den ärmeren Bevölkerungsgruppen vorzuhalten. Ich denke, hier ist es wichtiger, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Kooperation einerseits mit dem globalen Süden und andererseits durch massive Investitionen in die Technologieentwicklung, es auch diesen Menschen zu ermöglichen, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Bardzo dziękuję. Chciałem podziękować Państwu za ciekawą dyskusję, za ciekawe pytania. Chciałem podziękować naszym panelistom, Jakub Sadowski, Anna Petelczyc, Andrea Stelke. I na koniec dwie uwagi, dwie refleksje. Po pierwsze, ta refleksja dotycząca narracji i tego, czy jesteśmy na drodze do jakiejś zmiany. Otóż wydaje mi się, że ja pamiętam koniec lat 90. i początek lat 2000, gdy podobne spotkania na podobny temat, one się faktycznie odbywały i używano na nich podobnych krytycznych argumentów wobec neoliberalizmu, ale one nie cieszyły się ani taką popularnością, ani także nie miały swojego dźwięku na przykład w mainstreamowych mediach. Więc zmiana jakaś jest, że dziś te poglądy nie są wygłaszane z pozycji poza antysystemowych dysydentów, tylko te poglądy są częścią mainstreamu w debacie publicznej. I druga taka refleksja dotyczy tej narracji o zmianach klimatycznych i o kondycji ekonomicznej
Otóż wydaje mi się, że to jest ważny wątek, pewnie warty kontynuowania dyskusji nad nim, ponieważ jeśli prześledzimy retorykę ugrupowań, które podważają zmiany klimatyczne albo podważają sens polityk, które mają przeciwdziałać zmianom klimatycznym, to ugrupowania te często właśnie używają argumentów socjalnych i ekonomicznych. Znaczy mówią, że polityki nastawione na walkę ze zmianami klimatu bądź szkodzą gospodarkom narodowym, bądź też będą negatywnie wpływać na jakość życia tak zwanych zwykłych ludzi, zwłaszcza ludzi o średnich i mniejszych dochodach. Wydaje mi się, że dla osób, dla których kwestie zmiany klimatu są ważne i które chciałyby, aby te polityki były implementowane, no to ważne jest to, żeby jak sformułować ten przekaz, żeby właśnie zyskać tam akceptację, którą mówił Jakub Sawulski, że jednak ludzie oczekują, boją się tego, że polityka na rzecz ochrony klimatu może negatywnie oddziaływać na gospodarkę i na ich codzienne życie, więc to jest na pewno niewątpliwie wyzwanie, jak z taką retoryką walczyć i jaką alternatywę przedstawiać. Wydaje mi się, że to jest temat warty podjęcia, zwłaszcza w środowiskach progresywnych, które takiej sprawiedliwej transformacji ekologicznej się domagają. I na koniec chciałem Państwa zaprosić już dzisiaj na kolejne spotkanie, które odbędzie się 13 listopada. O szczegółach będziemy informować na naszych stronach internetowych, na Facebooku, ale będzie to spotkanie poświęcone takim koncepcjom gospodarczym, które pojawiają się już jako jakby gotowe pomysły alternatywnych rozwiązań i będziemy dyskutować o ekonomii współdzielenia i o tym, czy uberyzacja jest ekonomią współdzielenia i czy to w ogóle jest sensowny koncept, ale będziemy także zastanawiać się nad koncepcjami publicznej własności, koncepcjami, które pojawiły się m.in. w programie Partii Pracy. Swój udział już potwierdzili profesor Gawin Rees, Akademii Kościńskiego, członek Partii Pracy oraz redaktor Adriana Rozwadowska z Gazety Wyborczej, która zajmuje się, czy monitoruje zjawisko uberyzacji w aspekcie globalnym, jak i w aspekcie tutaj naszym polskim. Będziemy mieli także gościa z Niemiec, więc to spotkanie będzie miało także taki wymiar międzynarodowy. Także jeśli Państwo mogli, będą zainteresowani, to proszę sobie tę datę 13 listopada, godzina 18, zarezerwować i szukać na naszych stronach internetowych informacji. I na koniec także wszystkie publikacje, które do Państwa dyspozycji tutaj są rozłożone zarówno przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację Eberta i jeszcze de Klasala są dla Państwa. Tam na tamtym stoliku znajdziecie Państwo publikacje Ośrodka Lasala i Fundacji Eberta. One są do zabrania. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Życzę miłego wieczoru i miłego weekendu, ciszy wyborczej w sobotę, mądrych wyborów w niedzielę. Do zobaczenia.